Śpiewanie kolęd, składanie życzeń, spotkania z rodziną, święta Bożego Narodzenia w polskiej tradycji są wyjątkowe. Biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała zwraca uwagę na duchową istotę tego czasu i przekazuje życzenia widzom TVP3 Opole. Opłatek, ten biały chleb, on jest tym takim podstawowym pokarmem naszym. I to dzielenie się chlebem jest takie, takie podstawowe, że... Że to jest nasze, wyrażenie naszych życzeń, najgłębszych, najskrytszych. Ma to swoje znaczenie symboliczne, ale też i takie znaczenie patrząc na Eucharystyczne, bo przecież będziemy korzystać i przyjmować chleb Eucharystyczny, kiedy pójdziemy na pasterkę czy w pierwszy dzień świąt do kościoła zaśpiewać kolendy. Razem, chociażby tę w nocnej ciszy, jest prosta do zaśpiewania, Bóg się rodzi, tak? czy jeszcze inne. W niektórych rodzinach jest tradycja dłuższego kolędowania. Nie zapomnijmy o wspólnym śpiewie. Śpiew nas łączy. Dobry śpiew, muzyka, dobry śpiew jest też, jak mówi święty Augustyn, Podwójną modlitwą. Tego wszystkiego Wam życzę obdarowania, radości, pokoju w sercu i wielkiej wzajemnej życzliwości i empatii w rodzinach.